Dobra, czas zostawić te smutki poprzedniego wyścigu. Przed nami Monako, witam was serdecznie. No to jest tor, który widzicie, że uwielbiam. Tu jest piękny plakacik, tam jest piękny tor za moimi plecami, więc no... Wy wiecie już, co się święci. Natomiast tak, zobaczmy najpierw, ulepszmy pewne rzeczy, bo trzeba. A auto się musi rozwijać. Silnik mamy najlepszy w całej stawce. Ja myślałem o aerodynamice i otwieraniu tego DRS-u, bo w sumie dzisiaj wyprzedzanie polega tylko na otwieraniu DRS-u. Jakbyśmy tego nie chcieli. No i dobra, to mamy z głowy. To wszystko? Chyba wszystko, bo nas na nic więcej nie stać. Chyba że na wytrzymałość, ale nie wiem, czy 800 punktów nam wystarczy na cokolwiek. No nie, na nic nam nie starczy, więc trudno. Nie ma co czekać, mi się wydaje, że przesuwamy czas. Trochę nam się też ulepszyło w międzyczasie rzeczy, w tej przerwie między Grand Prix Portugalii a Grand Prix Monaco. Proszę bardzo, ogólne zużycie mi się w ogóle poprawiło, jest to dobrze. O, podwozie. Ogólna specyfikacja mi się też poprawiła, ale długa przerwa w ogóle była teraz. No proszę, odpoczęliśmy i jedziemy na kwalę i na wyścig. Alonso dyskwalifikację dostał. Ciekawe za co ty? Kurwa. Aj. No, 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 no. Co jest? Ty się ledwo co dostałem w ogóle. Panie Patryku! Co jest? Dobra, dobra, pojadę, 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 bo ta, zważaj! Okej. No! Nowak! Ogarnij się. Okay. Nie. Nie poprawię tego czasu już. No dobra. A nie wiem, czy nawet uszkodzeń nie mam, bo powiem. Ricardo P2. McLaren 1-2. Zobaczymy. Czekajcie, opuszczamy sesję. No. No. No szybciej, panowie, no nie trzymacie mnie w niepewności. No akurat zły kąt kierownicy jeszcze jest. Nie wiem, która pozycja jest. No. Dawajcie. Jest! Jest moc. Kurde, myślałem, że się bardziej poprawiam. Powiem wam, że w Q2 mieli czasy porównywalne do tych, tak szczerze. Więc nie wiem, czemu się tak nie poprawili. To powinna być tylko formalność, ale nadmierna pewność siebie, kurde.
Chyba i jest spierdolone, bo nie usunąłem dźwięku. To powinna być tylko formalność, ale nadmierna pewność ciebie również potrafi zgubić. Witam was bardzo serdecznie na czwartej rundzie w sezonie drugim kariery zawodnika w Monako. Jesteśmy w miejscu przepięknym. Tutaj, no naprawdę, no to jest perła w koronie F1 i można tego miejsca nie lubić, można to miejsce kochać, ale w każdym razie to jest po prostu miejsce historyczne, o którym warto zawsze wspominać. Trzy sektory, rzecz jasna, to jest standard 19 zakrętów, 3,3 km liczy nitka tego wspaniałego toru położonego właśnie nad Lazurowym Wybrzeżem. No i McLaren z pierwszego rzędu, no taka sytuacja to się naprawdę rzadko zdarza, powiem szczerze. No ale tak jak powiedziałem, przed nami jeszcze 39 okrążeń do przejechania, a z pierwszego rzędu, tak jak już wspomniałem wcześniej, Patryk Nowak i Daniel Ricciardo. Nowak z prawej, Ricciardo z lewej strony. Za nami ustawią się pozostałe ekipy, czyli widzę Red Bull i Mercedes, Verstappen przed Hamiltonem, dalej Sergio Perez oraz Pierre Gasly, czyli mam już Alfa Tauri, dalej dwie Alpinki, Vettel z Sainzem i Ocon z Bottasem, to już jest Aston oraz Mercedes. Daleko Bottas swoją drogą w tym Mercedesie, coś tutaj ewidentnie musiało nie pójść po jego myśli. Dalej Stroll, Norris, Tsunoda oraz Mick Schumacher, bardzo wysoko młody Niemiec, coś niesamowitego ma zapin, tak samo, 15 miejsce. Latifi, Alonso, Leclerc, Ferrari, tragicznie po prostu, Alonso w ogóle miał dyskwalifikację w kwalifikacjach, więc nie wiem czego było to powodem. Leclerc, Russell i Giovinazzi, więc w tym przypadku Alfa Romeo no się nie popisało niestety dobrym tempem na Monako. Strategia wyścigowa i właśnie tutaj to się tak wydaje, taki prosty wyścig, ale w praktyce to nie będzie wcale takie proste, bo tutaj liczy się wyjazd z boksu, to jest najbardziej kluczowe. Tutaj będzie można na tych medach przejechać bardzo długo i trzeba dobrze trafić na wyjeździe. To jest tak naprawdę klucz do zwycięstwa w tym wyścigu i tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby to się po prostu udało, więc tak, tak to właśnie wygląda. Zimne te opony strasznie, 68 stopni z przodu, też jeszcze nawet mniej. Nie wiem, czemu te opony są tak nierównomiernie rozgrzane jak w ostatniej kooperacji, kurna. Albo przedostatniej, nie wiem jak to wyjdzie z nagrywaniem, ale niesamowite. Kabelków nie podpięli po prostu i tyle. Cóż, to już czwarta runda, no zobaczymy, słuchajcie, dzięki za obecność, dzięki za komentarze wszystkie, za łapki w górę, łapki w dół też dziękuję, no bo czemu by nie. No i co, no i cieszę się, że wam się to wszystko podoba, naprawdę, to jest super, super, bo jednak wiem, że chcieliście tej kariery, wiem, że kariera jest najpopularniejszą serią, którą u mnie na kanale oglądacie, no i tego się trzymam. Okej, opony są rozgrzane, choć tor na razie jest bardzo zielony, ściemniło się nad Monte Carlo, powiem szczerze, widać zapalone latarnie. No, nie świadczy to dobrze, ta przyczepność na pewno przez to będzie trochę mniejsza, temperatura toru też się obniży, więc to też wpłynie pewnie na jakoś na osiągi, no ale co nam potem? Już teraz jest za późno o tych kalkulacjach, przed nami start, też ważny moment tego wyścigu, ale krótki dojazd o T1, a potem trzeba po prostu jechać dalej bezpiecznie. Dobry start. Fatalnie Ricciardo, po prostu fatalnie Ricciardo! Co jest? Co on mi wciskał się z prawej? Verstappen bardzo agresywnie, oczywiście tutaj Holender nie odpuści takiej akcji, ale my tutaj bardzo sprytnie, przestrzelony właściwie Massenet. No proszę bardzo, co jest, ej! No what? Co jest? No kurde! No teraz nic nie zrobię, no co mam zrobić? Jeszcze dostałem piątkę. No co to kurna było? No what the fuck? Verstappen, no do cholery, coś ty odwalił. No co za cymbał to jest, ja pie... Nie wierzę, co za cymbał. Jaki cymbał w ogóle, kurwa! Ej no! Jaki to jest debil! No kurde! Jaki cymbał w ogóle! Cały tor zablokował, jeszcze mnie chciał wyprzedzać! Jaki to jest po prostu debil, nie? No nie wierzę to! No po prostu hit, ty co on odwalił? Ale tak co on odwalił w ogóle, jaki dive-bomb bez sensu! Jaki...
W ogóle co? Jaki atak w ogóle? On się poczuł fest! Jak on się poczuł w ogóle? Jak on się poczuł? Ty chyba się najarał z tej Holandii. Co? Jaki atak w ogóle bez sensu? Ty no Verstappen, no szanujmy się, ty mistrzem świata zostałeś z takim atakiem. I patrzcie, nie mogłem w ogóle przez niego wyjechać, co za cymbał. Jaki młot. No sorry Maxiu, ale to tutaj odjebę, nie? Tutaj żeś odjebał fest, człowieku. Po prostu nam... niesamowite to jest. No to chcieliście ciekawego Monako, to macie ciekawe Monako. No co za cymbał, no co za cymbał po prostu. Chociaż no nie wiem, no powtórkę zobaczę potem, no ale wy już oczywiście ją widzieliście. I ja teraz jej nie widziałem. Co za młot po prostu, w takim miejscu. Już jadą. Harde to będzie masakra, ale wydaje mi się, że na medak nie dojadę do mety z tego momentu. Może się mylę. Wydaje mi się, że jest za wcześnie trochę już na medy. A tu pozycja na torze jest ważna. Jeszcze muszę dogrzać. Są na razie strasznie zimne. Tak, tutaj się spodziewacie takich dive'ów z mojej strony, bo nie mam nic do stracenia. Ale ładnie, ładnie, ładnie. To było czyste. Ale ja jeszcze do pitu nie wybieram, a oni jeszcze tak, więc to może być moja ewentualna przewaga. Pale. Dobrze. Żółta flaga z przodu. Co oni tam robią? Oni w ogóle mają jeszcze piątkę do odstania. Mogło się coś posypać. Oj tak, coś tam się dzieje. Sainz odpada. Może być safety car znowu. Bym spitował na medy wtedy na pewno. Niesamowite, co tu się dzieje? Okej, okay, diving. Okej. Okay. P15. Fernando, nie masz szans teraz. Ładnie. Ale wyprzedzania to dzisiaj będzie dużo, coś czuję. Choć te hardy no nie są jakieś wybitne, powiem szczerze. Tutaj coś tego się spodziewałem. No ale nie wiedziałem lepszej opcji, szczerze mówiąc. Mazepin, wolny strasznie. Samo Stroll. Ale już Stroll za mną. Schnella, szybciej no. Nie ma DRS-u. Oj, to pójdzie szybko. O mamunciu! A teraz to zepsułem. Jezus Maria, to jest tragedia. Git. Oj, co on to zrobił? Dobra.
Że, ło. To było groźnie. Ale jesteśmy już w czystym powietrzu. No i teraz jest kluczowy moment tego wyścigu, muszę przecisnąć. Muszę ich dogonić. Ale widzę, że jak zjadą, to będą chyba za mną, ale nie jestem teraz pewny. Teraz oni mają poblokowane wszystko, a ja nie. Nie, to ja wyjadę przed nimi, jeszcze będę tam oni z przodu piątki do odstania przecież. To ja będę na pewno przed nimi. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo przez split second do boksu. Ta kara też w ogóle... Oczywiście bullshitowa, nie? No to kompletna. Kompletnie się nie powinno jej mieć. Okej. No, wjedzie na pewno za mną. Tak jest. Karma, to jest kurna karma za to, co tam było. To ja będę pierwszy, tak? Okej. Myślałem, że będzie trudniej. Ale ja mam hardo, oni mają medę, więc to będę miał przerąbane. A ta przyczepność jest fatalna po prostu, fatalna, no ale... A mi się pozycja na torze liczy. To jest najważniejsza rzecz na tym obiekcie. No i też dobrze, że nam się udało tak poprzebijać w miarę sprawnie. To jest też fakt. Perez pituje. I będę pierwszy, bo Tsunoda potem też zjedzie. Powiem wam w ogóle, że ja... To jest niesamowite. Ale dzięki temu, że sobie uszkodziłem skrzydło, dostałem piątkę, to ja ten wyścig mogę w cuglach wygrać. Bo zobaczcie, gdzie wrócił Ricardo na mapie. No ja nie wiem nawet, gdzie on jest. On, słuchajcie, dopiero na prostą startu metę wyjeżdża. Utknął w korku, w ogóle nie jest się w stanie przebić. No jest coś niesamowitego po prostu. Tak samo zresztą reszta z Red Bulla. No to jest aż niesamowite. No przecież oni są na samym końcu stawki w tym momencie. Ja już pitować nie będę. Tam blokuje chyba Mazepin całą stawkę w ogóle też, swoją drogą, i za nimi tam jest dużo tłoku, ale to już się robi coraz gorzej. Niesamowita sprawa, naprawdę niesamowita sprawa. I za chwilę będę mieć gapa na drugi pit stop. To jest w ogóle hit. Tylko nie chcę tego ryzykować, bo to będzie będzie bez sensu. Za dużo na tym stracę, bo te hardy ok, są wolne, ale nie aż tak wolne. Nie będę robił jakiegoś Mercedesa z 2015 roku na przykład, albo... O, tego robić nie będę. Ale coś mi się wydaje, że nawet bym miał tego gapa na softy, na pit stop, to i tak bym ich wyprzedził. A tempo jest naprawdę dobre. Co on zjechał? Jesteśmy liderami wyścigu. Więc za chwilę Mazepin pewnie też zjedzie, bo to jest... Okno boksu się otwiera. 20 sekund przewagi. 20 kółek do mety. Ocon też pituje z hardów, ciekawe. Znaczy Mazepin spituje. Tak, ale najlepsze jest to, że no tam nie są dalej szybkie auta, no gdzie jest cała reszta w ogóle. Ale że oni stracili. Ci z przodu. Gdzie jest Red Bull? Kompletnie się pogubił w tym wyścigu. Totalnie. On jest... Jezus Maria, oni są... Nawet nie wiem, która to jest pozycja, ale no strasznie daleko. Tsunoda w ogóle wyjechał na trzecim miejscu i on może być na podium w tym dzisiejszym starciu. No zobaczcie, przecież on prowadził. Miał takiego gapa, że wyjechał... Ty, no właśnie, on miał gapa. To ja może też bym spitował po medy. On wyjechał, zobaczcie, na którym momencie. Dobra, pitujemy. Jest tam duży gap, trzeba to wykorzystać. Może nawet wjadę za Tsunodą, ale będę od niego szybszy, no. Myślę, że to bez problemu się uda. Będę się na hardach męczył. Good idea, będzie przynajmniej ciekawiej. Jaki tam jest gap? To jest krótki boks, bardzo krótki to jest boks. A, czekajcie. Moment. Właśnie, dobrze, okej. Już myślałem, że mi zmienią skrzydło zaś, nie? 20 sekund. Dobrze. No, ciekawe, czy wyjadę przed Tsunodą, czy nie. Gdzie na styk, ale chyba wyjadę przed.
Jest przed, będzie przed. Jest. Jest. Easy game. Ale było idealnie. Jezus, na tych oponach się w ogóle da jechać. Na hardach to w ogóle było cały czas ślisko. Tsunoda będzie na podium w tym wyścigu. Coś mi się tak wydaje. Ja pierdzielę, ale jaja w ogóle. Ta piątka jej kosztowała, wydaje mi się, że tyle czasu, bo to jest nierealne, gdzie oni wyjechali. Trzy faste slapy pod rząd, no to jest właśnie... To jest właśnie to. Dobra, już wystarczy tych faste slapów. Czekaj, spokojnie, słuchajcie, ostatnio... Pojawiły się te malowania i tak dalej, ja wiem, że to nie trafia na kanał już w momencie, kiedy tych malowań trochę powstało. No ale właśnie, nie bez powodu, że osoba malowania, no bo w sumie... czego żeśmy się mogli spodziewać, tak? No, zespoły sobie, z tego co wiem, poza McLarenem, kupiły po prostu ten prototyp od FIA, tego bolidu na ten sezon. No i po prostu przestawia malowania. Czemu? No bo wiadomo, że nikt nie chce zdradzać szczegółów co do konstrukcji. No bo nowe przepisy, no to jest to oczywiste. Największe zmiany regulaminowe chyba od 40 lat, jeśli chodzi o regulamin techniczny, także no to pokazuje, że no naprawdę różnica jest spora. No, natomiast, nie wiem, jakoś tak te prezentacje tych samochodów po prostu mnie to rozwala, szczerze mówiąc. Kiedyś pamiętam, że się jarałem tym strasznie, czekało się na te wszystkie newsy, na te malowanka, jak to będzie wyglądało, a w tym roku jakoś tak, i nie zresztą nie tylko w tym tak jest, jakoś tak coraz bardziej mam wrażenie, że trochę to na psy schodzi, nie? W sensie, no fajnie, że tam jest ta prezentacja, że jest to wielkie wydarzenie, ale właściwie ludzi to kompletnie nie interesuje, nie? Ludzi interesuje tylko jedno zdjęcie samochodu, na przykład akurat kiedy to nagrywam, to dopiero widziałem malowanie Red Bulla. No i w sumie beka była taka, że no okej, okay, no niby ten bolid pierwszy raz użył światło dzienne o 17:20, ale w praktyce to już o 16:50 naszego czasu ktoś wrzucił zdjęcie na media społecznościowe, jak ten bolid wygląda. Potem to szybko zostało oczywiście skasowane, ale no tak to właśnie w dzisiejszym świecie wygląda, nie? Że robisz wielką otoczkę, wielkie wydarzenie, a tak naprawdę z tego pokazywania bolidu to jest pół minuty, a cała reszta to jest gadanie o Chopinie dosłownie, nie? Że tak powiem. Mówiąc łagodnie, nie mówiąc dosadniej. No nie wiem, jakoś tak mnie to trochę... Trochę mnie to smuci, że my jako kibice no chcielibyśmy zupełnie innych rzeczy, a właściwie jest tylko festiwal gadki 20-minutowy o sponsorach, jak to oni są wspaniali i tak dalej. Jakby no gratulacje dla Red Bulla, że mają taki kontrakt, że 500 milionów dolarów na 5 lat. No to jest gruby sponsoring tytularny. Ale mówię, no ludzi to szczerze mówiąc totalnie nie interesuje. Ja wiem, że to PR-owe jest okej, okay, pieniądze są istotne. Ale właśnie, niestety one w dzisiejszych czasach są ważniejsze niż my jako kibice. I śmieszy mnie to, że Formuła 1 mówi, że no, że my się otwieramy na kibiców, a tak naprawdę to kibice są na ostatnim miejscu, bo w tym wszystkim jest jeden wielki biznes, tak? No, ma być pokazany nowy samochód RB18, a tutaj mamy bolid od FIA, który jest tylko przemalowany, no. No jest to trochę moim zdaniem kpina. Tak samo zresztą jest z wywiadami. Zanim ktoś odpowie na pytanie, to już wiem, co na to pytanie ktoś odpowie, bo one są tak zadane. No i tak są to formułki właśnie wyuczone, nie? Tak sobie pozwolimy na taką refleksję, trochę może dziwną, może trochę bez sensu, może trochę taką boomerowską, ale wydaje mi się, że prawdziwą, no bo to wszystko zmierza w dziwnym kierunku i szczerze mówiąc ta otoczka F1 robi się niesamowicie sztuczna i trochę mi tego szkoda, bo ja Formułę 1, kiedy poznawałem, to ona była zupełnie inna. Faktycznie tym się żyło, faktycznie było tego wszystkiego mniej, tych informacji było również mniej. A teraz, kiedy jest ich przesyt, każdy jest dziennikarzem, no to się robi takie wszystko mega sztuczne, mega takie nieprawdziwe i trochę mnie to smuci, no ale tak to już jest, ktoś powie, no to nie oglądaj, no z jednej strony tak można powiedzieć, z drugiej strony tym się zajmujemy, prawda, więc ciężko, żebym czegoś takiego nie oglądał, bo gdybym tego nie obejrzał, to bym wam nie przedstawił swoje relacji, ja wiem, że wy taką relację ode mnie oczekujecie, bo was interesuje, co mam do powiedzenia. Ludzie są prości, ludzie nie interesują tam sponsoring, ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą po prostu zobaczyć zdjęcie samochodu i tak naprawdę tą prezentację można byłoby skrócić do minuty. Albo nawet nie robić jej, tylko zrobić jedno zdjęcie, bo to tak naprawdę ludzi najbardziej interesuje. Poza tam sponsoringiem. Oczywiście mówię o jakichś takich większości przypadków, bo na pewno są tacy, którzy się tym interesują, ale no jednak to już jest wybrana grupa, mi się wydaje. Poza tym ciężko mówić, że ludzi nie interesowało malowanie Red Bulla i prezentacja, skoro na samym profilu Red Bulla
Na YouTubie oglądało ich chyba ćwierć miliona osób, a to był sam profil Red Bulla, a nawet może więcej ludzi oglądało, bo przecież jeszcze inne kanały to puszczały, nie? Tam chyba 5000 osób to streamowało jednocześnie, więc to naprawdę dużo ludzi oglądało, więc to też nie jest tak, że ludzie tym nie byli zafascynowani, ale po prostu ci ludzie są moim zdaniem no po prostu jawnie oszukiwani, no przez cały świat de facto, przez cały zespół, nie? No ale to... O matko, ja już takim boomerem jestem, normalnie tylko do grobu iść, nie? Z moją motywacją do życia. Przepraszam. Nie wiem, co sądzicie na ten temat, czy wam się takie prezentacje podobają, czy jak byście to widzieli? W sumie jestem ciekawy waszego zdania, może ja tylko jestem takim odrzutkiem dziwnym i nikt mnie nie rozumie. Co mogę po Twitterze sądzić, także możecie mi dać znać w komentarzu w sumie, co na ten temat sądzicie. Mam gapa na softy, zjeżdżamy po softy? Pitujemy na softy. Co za dziwny wyścig. Start w ogóle jakiś powalony totalnie. Nie wiem, co tam odwalił Verstappen. Potem ja pituję z ugodzonym skrzydłem, jestem na ostatnim miejscu, na hardach. Przebijam się, wracam właściwie na pierwszym miejscu. Robię sobie gapa przed Tsunodą. No i robię kolejnego gapa, no. Co tu się dzieje w ogóle? Niesamowity ten wyścig, jest naprawdę niesamowity. W ogóle będą dwie... W ogóle ja pierdzielę, będą dwie Alfa Tauri na podium, zobaczcie. Ha! Tsunoda i Gasly. Ten od tego chyba nikt nie obstawiał, nie? Co za powalony wyścig. Ja w ogóle spitowałem, bo bym tam blokowany, to mi się nie chciało jej blokować, blokowanym być. Wyblowany kierowca przed tobą, no jak pięknie widzieć, że nie ma... Zbliżający się znacznik tylny, no po prostu... Świetnie, mogliby jeszcze ten przesuwany czas poprawić i byłoby też super. O, Schumacher! Dobrze! Ty, jestem pod wrażeniem! Jestem normalnie pod wrażeniem! Pod wrażeniem! Myślę, że koło niego byłem w tym wyścigu, tak szczerze, przed... Dosłownie na początku. Russell widzę, że chce odpuścić. No powiem wam, że naprawdę tutaj czują postrach kierowcy do McLarena, który zbliża się, żeby ich wyprzedzić. Jedzie po swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie, trzecie podium, ten poprzedni wyścig, no to była jakaś porażka, teraz też jest porażka na tym najwolniejszym zakręcie w Formule 1, jadącym poniżej 50 km na godzinę. Round the outside obiechany, Antonio Giovinazzi, ale przed nami jeszcze kolejni kierowcy dublowani, między innymi Lando Norris, ten, który opuścił zespół McLarena, ten, który no chyba żałuje tego, co teraz widzi, no bo objeżdża go ten McLaren, w którym spędzi jeszcze najbliższe 5 lat w realnej Formule 1. McLaren, który wypuszcza swój bolid Lego, no ja w ogóle wam powiem szczerze, że kupię chyba to, bo no aż po prostu się tym normalnie jaram, ale McLarenem, który chyba jako jedyny pokaże to prawdziwe malowanie, ale mówię to teraz, kiedy jeszcze tego nie widziałem, więc może gadam totalne głupoty. Ostatnie, 3337 metrów, toru w Monako, przed nami Nikita, nie noga Mazepin, dzięki któremu tak naprawdę ten wyścig, no mam jaki mam, bo on zblokował właściwie no całą stawkę tak naprawdę i teraz mnie puścił Nowaka, który zmierza po kolejne zwycięstwo w tym sezonie, kolejny raz na ulicach Księstwa, no to jest po prostu miejsce, które no uwielbiam, aż bym chciał tam jeszcze raz pojechać i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, a takim marzeniem jest chyba pojeżdżenie autem po prostu po tych nitkach, bo do tej pory miałem tę okazję jeździć jako pasażer, ale nie jako kierowca, rzecz jasna, i nawet nie, że w okolicach barier, ale ogólnie po tych drogach, po łaciach asfaltu, w tym pięknym państwie mieście, gdzie ta liczba ludności jest po prostu zatrważająca na kilometr kwadratowy. Ostatni sektor, mamy tak sekwencję basenową, my do tego basenu chyba wskoczymy, bo spocenie tu weszło chyba niezłe. Kafejka z prawej strony, Laras Kas i teraz ostatni zakręt i proszę państwa, to będzie koniec! Jest! Ho, ho, ho! Pięknie. Dobrze. Ależ mi się monotok słowny nasunął. To jest zwycięstwo, no fajnie, ja się cieszę, choć to zwycięstwo tak no smakuje inaczej niż na Imoli. Jakoś to za łatwo tu przyszło, coś mi się wydaje. Ale w ogóle co za performance?
Macie w toku wyścigu se myślę, nie no co za dramat w ogóle. A tutaj zwycięstwo, dwie Alfy Tauri na podium, mi się takie podium podoba, no. Zdecydowanie. Także Redemption niesamowite, bez skrzydła wygrać wyścig w ogóle, to jest hit. Być na samym dnie i podnieść się na wyżyny swoich możliwości. Podnieść się nad. To jest piękne. Tsunoda drugi w ogóle, jesteś, co tu się dzieje? Dla Francuzów też w ogóle święto, no bo Pierre Gasly trzeci, a to jednak wiadomo, że okaleczona Francją jest Monako, tak? Okaleczone Francją jest Monako, tak. Dobrze powiedziałem po polsku, chociaż trudno się mówi po polsku, ale jakoś czasem trzeba. Mr. Monaco takes the lead in the Drivers' Championship. O proszę bardzo, ale za chwilę do tego przejdziemy. Tak to wygląda w tym wyścigu na mecie. No, dopiero 9 Verstappen, 10 Perez, co za ciamajdy, a Ricardo 7 dopiero, no to jest właśnie ta blokada, o której mówiłem. Ranking jest taki, wracamy na pozycję lidera, 69 punktów, ależ zbieg okoliczności. Konstruktorce, wracamy na P1. Ach, no i właśnie, przed nami Azerbejdżan, już 4 rundy za nami, przed nami jeszcze dużo zostało. To tyle z dzisiaj, dzięki za duże emocje, zostawcie łapkę w górze, że wam się odcinek podobał. Komentarz, jeżeli macie jakieś pytanka i w ogóle chcecie się wyrazić swoje zdanie, czy coś takiego. Subskrypcję możecie zostawić, jeżeli chcecie, z dzwoneczkiem, żeby wam dyndał ładnie i dzwoneczek, rzecz jasna, i żeby mieć powiadomienia o nowych materiałach. Śledźcie social media wszystkie, które tam w tle były pokazywane. Linki macie wszystkie w opisie. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w karierze w Grand Prix Azerbejdżanu. Na razie.